trakcie warsztatowych rewolucji do tej pory skupialiśmy się na zmianach w samym warsztacie. Teraz, w przedostatnim odcinku cyklu, czas wyjść poza warsztat i zwrócić uwagę, jakie znaczenie ma to, z kim warsztat współpracuje. Jeśli chodzi o naszą Akademię Techniczną, to przede wszystkim staramy się wyróżnić tym, żeby proponować klientom szkolenia bardzo praktyczne. Bazujemy na własnych pomocach dydaktycznych, które sami przygotowaliśmy do każdego tematu szkoleniowego i tym staramy się wyróżnić. Przede wszystkim chodzi o to, żeby mechanik mógł dotknąć elementów, które biorą udział w szkoleniu, mógł sprawdzić swoje umiejętności, mógł się czegoś nauczyć, żeby to było praktyczne, a nie czysto teoretyczne. Pozwoliło nam to na poszerzenie zakresu usług. Zastanawiamy się nad zakupem urządzenia do dynamicznej wymiany oleju w automatycznych skrzyniach biegów. To jest bardziej efektywne od tradycyjnej wymiany. Wcześniej chodziliśmy na różnego rodzaju szkolenia marketingowe i techniczne. Szkolenia marketingowe w sumie nie za wiele dają, oprócz tego, że dowiadujemy się, jaki procent jest udziału na rynku danego producenta części. Natomiast szkolenia techniczne, takie jak w Akademii, pozwalają nam tak jakby dotknąć przed problemu, którym się zajmujemy. Jak mechanik może odróżnić ofertę wartościowego szkolenia od innych, które tak często dostaje? Na pewno trzeba bardzo dokładnie przejrzeć temat szkolenia lub agendę, no i zapoznać się z tematyką. Zobaczyć, czy są każdorazowo używane jakieś elementy praktyczne i czy jest tam zawarta praktyka. Jaki jest stosunek tej praktyki do teorii? Oferta szkoleniowa to nie jedyne argumenty, które przemawiają za tym, by współpracować z dużym dystrybutorem. Trzy bardzo ważne elementy. Po pierwsze, kompleksowa dostawa. Po drugie, precyzyjna logistyka. Po trzecie, atrakcyjna cena poparta różnego rodzaju dodatkowymi promocjami. Plusem współpracy z dużym dystrybutorem części samochodowych jest na pewno to, że mam duży wybór, duży asortyment towaru i czas realizacji zamówienia. Kierowca z hurtowni jest u nas kilka razy dziennie, dosłownie godzinę czy dwie po zamówieniu. Bardzo ważne jest to, że dystrybutor części ma profesjonalnych sprzedawców, którzy zawsze mogą pomóc nam w doborze tych części. Jeśli mamy jakieś wątpliwości z dobraniem części, no to kontaktujemy się z człowiekiem, który może nam w tym pomóc. Dzień dobry, Intertim Tomek. Czy mogę pomóc? Precyzyjna i punktualna dostawa do warsztatów nie byłaby możliwa bez doskonałej logistyki. Magazyn Intertim znajduje się w Natolinie pod Warszawą. Każdego dnia kompletowanych jest tutaj 33 tysiące zamówień. To od 20 do 30 kontenerów z towarem, z których każdy waży 24 tony.